Szanowni Państwo, wyborcy, i to tak w znakomitej ilości, dokonali wyboru. Mam zaszczyt w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej przedstawić wyniki wyborów. Podanie przez Państwową Komisję Wyborczą w sposób ustawowo przewidziany wyborów do Sejmu i do Senatu kończy procedurę ustalania tych wyników przez organy wyborcze. Od tego momentu nieprawidłowości mogą być korygowane jedynie w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego wydanego po rozpatrzeniu protestu wyborczego. Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza podaje podstawowe dane liczbowe z obwieszczenia sporządzonego i podpisanego przez wszystkich członków komisji obecnych przy tej czynności. To jest liczbę mandatów przypadających poszczególnym komitetom wyborczym w skali kraju i w każdym okręgu wyborczym oraz nazwiska i imiona wybranych posłów. Proszę Państwa, obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyników wyboru do Sejmu i Senatu liczy 347 stron, ale proszę się nie obawiać, i to podwójnych. Proszę się nie obawiać, nie będę w całości czytał tego obwieszczenia. Skoncentruję się na najważniejszych rzeczach. Tak, żeby już nie przedłużać, wszyscy już jesteśmy zmęczeni, przedstawię wyniki w bardzo uproszczonej wersji, gdyż i tak pełna wersja obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej będzie opublikowana w Dzienniku Ustaw i umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 17 października 2023 roku o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku. Na podstawie artykułu 238 Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku. Dział pierwszy obejmuje dane zbiorcze w skali kraju. Rozdział pierwszy dotyczy danych ogólnych. Po pierwsze, wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych i 31 497 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 262 525 wyborców. Wybierano 460 posłów spośród 6333 kandydatów zgłoszonych na 303 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych. Rozdział drugi dotyczy zbiorczych danych o głosowaniu. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 29 532 595 osób. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych, wyniosła 21 971 603 osoby. Liczba osób, którym wysłano pakiety wyborcze, wyniosła 12 952 pakiety. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym łącznie 21 984 555 osób. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 21 977 411. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 12 136. Liczba kart nieważnych wyniosła 10 520. Liczba kart ważnych wyniosła 21 966 891. Tu rzecz istotna. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%. Liczba głosów nieważnych wyniosła 370 217.
co stanowi 1,69% ogólnej liczby głosów. W obwieszczeniu są podane przyczyny nieważności, czy z powodu postawienia znaku X obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów, z powodu niepostawienia w ogóle znaku X, albo wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, którego rejestracja została unieważniona. Liczba głosów ważnych wyniosła 21 596 674, co stanowi 98,31% ogólnej liczby głosów. Przechodzimy już do rozdziału trzeciego, czyli zbiorcze wyniki głosowania na listy kandydatów i wyniki wyborów posłów w skali kraju. Na poszczególne listy kandydatów oddano w skali kraju następującą liczbę głosów ważnych. Na listy numer 1, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, oddano 401 054 głosy, to jest 1,86%. Na listy numer 2, zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, oddano 3 110 670 głosów, to jest 14,4%. Na listy numer 3, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica, oddano 1 859 018 głosów, to jest 8,61%. Na listy numer 4, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, oddano 7 640 854 głosy, to jest 35,38%. Na listy numer 5, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, oddano 1 547 364 głosy, to jest 7,16%. Na listy numer 6, zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, oddano 6 629 402 głosy, to jest 30,7%. Na listy numer 7, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska jest jedna, oddano 351 099 głosów, to jest 1,63%. Na listy numer 9, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju, oddano 24 850 głosów, to jest 0,12%. Na listy numer 10, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Normalny Kraj, oddano 4606 głosów, to jest 0,02%. Na listę numer 11, zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka, oddano 25 778 głosów, to jest 0,12%. Na listę numer 11, zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski, oddano 823 głosy, to jest 0,004%. I na listę numer 11, zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Antypartia, oddano 1156 głosów, to jest 0,005%. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z artykułem 231, paragraf 2 i przy uwzględnieniu artykułu 197, paragraf 1 Kodeksu Wyborczego, stwierdziła, że warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy kandydatów. Listy numer 2 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica. Listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, PO, N i PL Zieloni. Lista numer 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. W podziale mandatów nie brały udziału następujące listy kandydatów, gdyż nie spełniły warunków określonych w artykule 196, paragraf 1 Kodeksu Wyborczego. Listy numer 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy.
Listy numer 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska jest jedna. Listy numer 9 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Listy numer 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Normalny Kraj. Lista numer 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski. Lista numer 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Antypartia. Listy komitetów wyborczych uprawnionych do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały w kraju następującą liczbę mandatów. Listy numer 2 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskały 65 mandatów. Listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskały 26 mandatów. Listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskały 194 mandaty. Listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskały 18 mandatów. Listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PON i PL Zieloni uzyskały 157 mandatów. Lista numer 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka nie uzyskała mandatu. I proszę Państwa, teraz przejdę, ale już w wersji takiej uproszczonej, do przedstawienia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych. Dla przypomnienia, takich okręgów wyborczych mamy 41. Jeżeli chodzi o okręg wyborczy numer 1, w tym okręgu wybierano 12 posłów, zarejestrowano 7 list ze 157 kandydatami. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 716 400 osób. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 512 500 głosów. Liczba kart ważnych 511 832. I w tym okręgu numer 1 frekwencja wyborcza wyniosła 71,45%. Liczba głosów ważnych wyniosła 501 870, co stanowiło 98,05% ogólnej liczby głosów. Nie będę już przedstawiał, ile poszczególni kandydaci uzyskali. Najistotniejsze jest kwestia, kto został wybrany. Jeżeli chodzi o wyniki wyborów w okręgu wyborczym numer 1. Następujące listy kandydatów otrzymały mandaty. Liście numer 2 zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 53 958 głosów, przypadł jeden mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Mianowicie Tadeusz Samborski 16 120. Liście numer 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica, na którą oddano 47 715 głosów, przypadł jeden mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. To jest Arkadiusz Sikora 12 048 głosów. Liście numer 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 174 643 głosy, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Elżbieta Barbara Witek 89 172. Marzena Anna Machałek 18 363. Szymon Marek Pogoda 10 117. Krzysztof Jan Kubów 15 928 i Wojciech Michał Zubowski 8527. Liście numer 6 zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, na którą oddano 169 540 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Zofia Czernow 30 258. Robert Kropiwnicki 31 838. Piotr Borys 44 912. Iwona Małgorzata Krawczyk 8 831. I Łukasz Chorbatowski 13 934. Jeżeli chodzi o okręg numer 2 wyborczy, w tym okręgu wyborczym wybierano 8 posłów. Zarejestrowano 7 list ze 107 kandydatami.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 476 857. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 329 813 i frekwencja wyborcza wyniosła 69,14%. Tak jak poprzednio, nie będę przedstawiał wszystkich kandydatów i jakie uzyskali rezultaty. Końcowy wynik wyborów w tym okręgu wyborczym. W podziale uczestniczyło 5 komitetów i następujące listy kandydatów otrzymały mandaty. W liście numer 2 zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 39 215 głosów, przypadł jeden mandat. Posłem z tej listy została wybrana kandydatka, która otrzymała największą liczbę głosów. Aleksandra Maria Leo 16 661. W liście numer 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 107 797 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Marcin Piotr Gwóźdź 23 434 głosy, Michał Paweł Dworczyk 40 264 i Ireneusz Zyska 11 817. W liście numer 6 zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, na którą oddano 120 188 głosów, przypadły 4 mandaty i posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Monika Wielichowska 52 182, Izabella Katarzyna Mrzygłocka 14 470, Marek Jan Chmielewski 9 108. Sylwia Alina Bielawska 17 577. Przechodzimy do okręgu wyborczego numer 3, w którym wybierano 14 posłów. Zarejestrowano 7 list ze 186 kandydatami. Liczba kart wyjętych z urn wyniosła 785 861. Frekwencja wyborcza wyniosła 78,06%. Czyli była wyższa jak średnia ogólnopolska. Jeżeli chodzi o wyniki wyborów w tym okręgu wyborczym, to jest, przypominam, okręg wyborczy numer 3. Następujące listy kandydatów otrzymały mandaty. W liście numer 2 zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, na którą oddano 106 624 głosy, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Tomasz Franciszek Zimoch 34 187, Izabela Adna Bodnar 26 404. W liście numer 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica, na którą oddano 88 089 głosów, przypadł jeden mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Krzysztof Jan Śmiszek 34 577 głosów. W liście numer 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 206 899 głosów, przypadły 4 mandaty.